Siemana, z tej strony Darek, trzeci, tak naprawdę Dim 2, bo wiecie, kanał YouTube i tak dalej. Kolejna premiera. Znowu wtopiłem, bo wiecie, zamiast pójść od razu zrobić ten filmik po obejrzeniu filmiku, to trochę mi czasu minęło. Ale okej, mam nadzieję, że wybaczacie. Star Trek w ciemności. Into Darkness. No, można to tak nazwać, przetłumaczyć. Przetłumaczone jest ok. Co do filmu, nie mam zastrzeżeń. Powiem wam, że bardzo mi się podobał. Chociaż ma swoje wady i zalety. O tych wadach i zaletach pogadam sobie dzisiaj właśnie. Przede wszystkim dlatego, że pierwsze sceny, jakie widzimy, chcą wygasić zastygły wulkan. Tam scenę mogę wam powiedzieć, bo i tak pewnie widzieliście już ten film. A jak nie, to zapraszam do serdecznie do obejrzenia. No i nasz przyjaciel, który jest prawdomówny i tak dalej, po prostu w tym wulkanie musi przez chwilę utknąć. Powiem tak. Intensywność kolorów na tej planecie jest genialna. No, Star Trek, czyli Enterprise, to jest taki statek badawczy, który ma badać, wiecie, nowe cywilizacje, nowe plemiona i tak dalej, i tak dalej. Powiem tak. Co do wroga, to jest to trochę jakby matwane. Bo wróg tym razem jest mądrzejszy, szybszy, bardziej po prostu inteligentny od naszego, wiecie, no, naszej załogi. Co do samego statku, powiem wam tak. Polska mogłaby mieć z takich 5. Albo z 50. Wiecie dlaczego? Wreszcie nie byłoby bezrobocia. Bo tak naprawdę na Enterprise jednostka? Jednostka tu się nie liczy. Po prostu jest zrzucona tak jak wiecie, jak w średniowieczu było coś w stylu mięs armatnie, to tam jest w tym samym stylu właśnie to zrobione. Nie wiem po co tam jest tyle osób, nie wiem po co oni tam wszyscy chodzą. To jest jak robota naszych drogowców. Niby są, ale po co? Nie mam pojęcia. Mostek jedynie do czegoś się przydaje. Mechanownia? Chyba tak. Tego poprawek, co teraz jest, nie za bardzo lubię. Wkurza mnie jego fryzura i uszy. Dziwnie to wygląda. Ja wiem, ja rozumiem, że oni chcą nawiązywać do trylogii i tak dalej. Trochę film dla niektórych może być niezrozumiały. Co tam robi starszy ten właśnie aktor? Gdzieś tam pokazuje, co to, to w ogóle jest. To jest w ogóle cyrka generała, która się wkrywa na statku. Więc to jest takie trochę bardzo zagmatwane. Czy film nas czegoś uczy? Pokazuje nam fajne nowinki techniczne. Jakie nowinki techniczne? Na przykład bardzo fajnie zrobili, jak będzie wyglądał na przykład Londyn za 200 lat, ponad 200 lat. Jak tak, to ja się piszę na to. Jak będzie tak wyglądały nasze miasta. Chociaż wiem, że Polska będzie gdzieś tak w połowie tak fajna. Albo trochę mniej. Nie, no dobra, nie będę narzekał, bo wiecie, Polska też jest fajna, chociaż tego nie potrafimy odkryć. No, Enterprise prawie by się rozbił. Co do samego filmu, powiem wam, że mam małą delirkę. Ale ewentualnie, może to nazwę małe déjà vu. To jest tak, jak ja bym gdzieś to już widział. Jakiś film już przedstawiał właśnie coś takiego o statkach i to nie był właśnie Star Trek czy coś, ale też było jakieś, nie pamiętam tytułu, ale jest, jak znajdę, przypomnę sobie tytuł, dopiszę wam w opisie. Co do wroga, trochę naciągane. Trochę za bardzo naciągane. No widzicie, wyrenderowali jedno miasto i mogą się cieszyć wszystkim. Co do samego filmu, myślę, że film mógł być, mieć lepszy scenariusz. Od tego trzeba zacząć, bo niestety ten scenariusz, co widzimy w tym, jest trochę mało spójny. Spoko, wróg jak wróg, ale zawsze wróg może być lepszy i bardziej przebojowy. Na przykład wroga numer 1 pod tytułem Joker nikt go nie przebije. Z tych filmów, co wszystkie tutaj były po kolei, ten Joker to jest najlepszy wróg bohaterów.
czyli Batmana w tym przypadku. No dobra, ale to jest Star Trek. Star Trek niestety, no powiem wam, że trochę się zawiodłem. Myślałem, że będzie trochę więcej tych efektów, ale tak jak powiedziałem na początku filmiku, że może być. Nie jest popsuty. Jest dobrze zrobiony, jest dobrze zmontowany, nie ma jakichś dużych wpadek. Dobra, tam nieraz widzimy jakieś dziwne przeskoki pod tytułem on znikł, a jeszcze widać jego kontur na przykład. Była taka jedna scena, jak właśnie tego naszego z wulkanu wyciągali. I była ta bomba fuzyjna, czy co to było. Ale dbali o szczegóły. Uszy ma zrobione, fryz ma zrobiony. Jak biegnie w ostatnich scenach, wygląda to bagatela, bo śmiesznie jak diabli. Sami się przekonacie, jak obejrzycie film. Co do fajnych scen. Fajna scena. Myślę, że jedna z fajniejszych scen to jest to, jak oni wynurzają się na początku z wody. To jest naprawdę bardzo przyjemna scena. Bardzo mi się to podoba. Kolejna. Ciężko szukać. Ale wiecie co? Londyn. Bardzo mi się podoba. Bo tam jest jeszcze jedno, chyba San Francisco, z tego co pamiętam. Albo jakiś San coś. I porównując miasta, to Londyn wygląda o niebo lepiej i jest ładniej zrobiony. Jest większy pomyślunek. No i przede wszystkim mega budynki. Ale co do samego statku Enterprise, nie zaskakuje. Jest taki sam jak w poprzedniej części. Dobra, może coś tam jakieś ma, dodatki i tak dalej, ale nasz więzień czuje się w nim jak w domu i nie ma zamiaru wychodzić. Czyli no, to już było. To już było, czy to było w Batmanie, w Avengers z Lokim. I jeszcze pewnie w kilku innych filmach tak naprawdę, że więzień czuje się lepiej od samej załogi. No, niestety tak bywa czasem. Te filmy trochę się powtarzają, patrzą i niestety są robione tylko pod forsę. Ale myślę, że następny film, jaką będę recenzował, to nie będzie robiony film jakiś kasowy strasznie, tylko zobaczycie coś, co może leci teraz w TV. A co mi tam? Star Trek. O, właśnie o tej scenie mówiłem. To jest na tej planecie, co on się wynurza, by ratować tego swojego pierwszego dowódcę. Co do trupów. Myślę, że jak statek po prostu tego super antybohatera się rozbija w Londynie, jest kupę trupów. O, to jest tam mniej więcej scena. Ja myślę, że tam by było jakieś 400 tysięcy trupów. Ale no niestety nikt nam takiej rozrywki nie dostarczył. Ile osób zginęło? Bo wiecie, zawsze jest pokazane, że w wiadomościach o, zginęło tyle i tyle osób podczas katastrofy statku kosmicznego w centrum Londynu. No to mniej więcej tak wygląda. Co do aktorów, może od tego trochę jeszcze polecę. Są dobrani dosyć dobrze, podobni są troszeczkę z tymi aktorami, co były w starszych Star Trekach. I przede wszystkim chyba o to chodziło. Co do tych strojów, to wygląda jak taka tania koszulka, bardzo tania koszulka. Jednakże do pomysłu na więzienie znowu szklane. Pytanie, kto w ogóle trzyma kryminalistów w szklanym więzieniu? Jeśli tak jest, to uj, ciężko. Chociaż kiedyś nawet chyba wydaje mi się, że był na jakimś Quake czy demotach właśnie taki właśnie obrazek, że pokazane było kilka filmów i co z tym światem jest nie tak, żeby trzymać największych kryminalistów w szklanych więzieniach. Na pewno nie uciekną, na pewno. Mechanik. Jego znacie z poprzedniej części, bo on wynalazł, wiecie, przenoszenie na odległość, takie tam małe rzeczy. Nie przenoszenie, tylko wzór jakiś tam opisał. Dobra. Recenzja jak recenzja. Może to nie była recenzja, bo trochę za stare na recenzję. Za późno dodane. Myślę, że przede wszystkim w ten deseń poszedłem.
Ale ostatnia scena myślę, że was rozerwie. Jak ktoś to nie obejrzał, to po prostu koks. To jest jedyna scena pod tytułem Odwróć się! No odwróć się! A w zwiastunie? Samożyte. Ja powiem, że czekałem na tą scenę, żeby zobaczyć, czy ona tam faktycznie w tym filmie jest. To się muszę przyznać. Bo, no... W Star Treku tak naprawdę... By was nie oszukać. Są może trzy kobiety? Jak oni się tam rozmnażają? Przez pączkowanie, czy co? Czy w armii jest taka, wiecie... no, powiedzmy to, dyskryminacja kobiet? 250 lat... No, 200 chyba 40 lat później... niż teraz, no to fajnie, no. Jeśli Hollywood nie miał aktorek, no to wiecie, Polki są ładne, mogliście je brać do woli. Albo nie, bo jeszcze by zostały. To by było na tyle, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, zapraszam na kolejne recenzje filmów. Jeśli macie jakieś pomysły, piszcie, co byście chcieli zobaczyć.